Panie, tak dawno podpisaliśmy porozumienie pomiędzy Konferencją Rektorów Portugalskich i Polskich przy bardzo silnym udziale ambasady polskiej w Portugalii. Jak widać, to porozumienie zaowocowało tym, że mamy dzisiaj kolejne spotkanie dotyczące trochę rozszerzone, bo rozszerzone o współpracę nauki z gospodarką. I mamy przedstawicieli gospodarki zarówno portugalskiej, jak i polskiej, bo tak naprawdę we wspólnej Europie te nowe rozdanie, które się pojawia, środków europejskich, ale nie tylko, wiąże czy zmusza nas, a powinno tak być, do współpracy nauki i gospodarką. I tej drogi będziemy tutaj poszukiwali, jak współpracować między nauką a gospodarką, ale już nie w skali tylko polskiej, ale również w skali międzynarodowej, bo jesteśmy w jednej Europie, więc dlatego bardzo istotna jest taka współpraca. I o tym będziemy dzisiaj dyskutowali. I tematów jest wiele, nad którymi będziemy się zastanawiali. Generalnie chodzi o szeroko rozumianą energetykę. Chodzi o źródła energii, przesył i wytwarzanie, że tak powiem, na bazie tych surowców, które mamy, które są dostępne w Europie, bądź są sprowadzane do Europy energii elektrycznej. Będziemy rozmawiali o bardzo konkretnych rozwiązaniach. Musimy myśleć zarówno o tradycyjnych nośnikach energii, jak też i o nowych technologiach. Pan Antonio Martins de Costa, który siedzi tutaj koło mnie i który jest szefem kompanii Energias de Portugal, reprezentuje taką kompanię i taki styl myślenia, który skupia się na przyszłych rozwiązaniach, na nowych technologiach, na poszukiwaniu źródeł energii odnawialnej albo na tworzeniu takich instrumentów przesyłu energii, które pozwalają z większą pewnością mówić o bezpieczeństwie energetycznym. Bezpieczeństwo energetyczne to jest sytuacja, w którym odbiorca, czyli gospodarka narodowa, nie znajduje się pod naciskiem dostawcy. To znaczy może kształtować zarówno odbiór, jak i planowanie, długofalowe przyjmowanie czy odbieranie energii, a więc kształtowanie własnej produkcji w sposób zgodny z własnym interesem narodowym, a nie pod dyktatem ceny dostawy albo pod dyktatem woluminu dostawy. Chętnie powiem o tym, że operatorzy systemów elektroenergetycznych w Europie są zrzeszeni w takim stowarzyszeniu pod nazwą ENCOI, czyli European Transmission System Operator w obszarze electricity, a więc mamy tam co najmniej raz na kilka miesięcy duże spotkania, w którym wspólnie kreujemy rozwiązania na temat przyszłego modelu rynku w Europie i bezpieczeństwa energetycznego. Po drugie, Portugalia z uwagi na swoją lokalizację i swoje doświadczenia posiada sporo źródeł odnawialnych zainstalowanych w formie farm wiatrowych. My jesteśmy w Polsce też krajem, który rozwija się w tym zakresie dość szybko, bo dzisiaj posiadamy ponad 3,5 tysiąca megawatów zainstalowanych w farmach wiatrowych, a to rodzi określone problemy i określone szanse. W związku z tym wymiana doświadczeń, zwłaszcza w zakresie sterowania tymi źródłami i budowania magazynów energii, to jest co najmniej drugi taki obszar. I wreszcie trzeci związany z tym, o czym Pan wspomniał, czyli z szeroko rozumianą ideą smart gridu. W Polsce te projekty się też rozwijają bardzo dynamicznie. Nie sądzę, żebyśmy nie mieli się czym pochwalić. Nasze uczelnie prowadzą cały szereg różnych ciekawych projektów. Część z nich ma już wymiar implementacyjny, ale wymiana doświadczeń w tym obszarze jest absolutnie interesująca, konieczna i wierzymy w to, że może być również korzystna dla stron. Wiedzą, że trzeba oszczędzać energię ze względu na emisję dwutlenku węgla. Poza tym Portugalia to jest kraj, który bardzo zależał od dostaw energii z zewnątrz. Sami za dużo jej nie produkowali, a skierowanie się w kierunku energii ze źródeł odnawialnych sprzyja temu, że jest to energia ich, krajowa i bardzo im na tym zależy. Liczy się Politechnika.